żebyście Państwo sobie wyobrazili, jak trudne były te obrady, to muszę powiedzieć, że obradowaliśmy 2 dni. Szukaliśmy mocnej wypowiedzi, która w tej bardzo trudnej przestrzeni się dobrze odnajdzie, która nie zginie w tej przestrzeni, która będzie mocnym znakiem, który będzie czytelny z różnych stron. Tu są różne najścia, można wejść tu z Krakowskiej, można wejść tu od Młynówki, można wejść od tamtej strony. Także patrzyliśmy na to, żeby to jakby dobrze wyglądało w pewnym kontekście, no w ścisłym centrum miasta. Myślę, że wybraliśmy fantastyczny projekt, projekt, który będzie cieszył przez wiele lat i nie straci na swojej aktualności. Taki, który będzie przypominał rzeczywiście jeszcze raz, co powtórzę, ikonę polskiej muzyki w stolicy polskiej piosenki. Nie potrzebujemy realistycznego portretu, potrzebujemy jakiegoś znaku, jakiegoś skrótu, jakiejś opowieści i myślę, że to, co Bruno Neuhammer nam tutaj proponuje, to jest świetne właśnie w tym sensie. Jest taka scena trochę z pogranicza snu, trochę i może nawet amerykańskiego snu, albo raczej polskiego snu o śnie amerykańskim, który właściwie, można powiedzieć, realizował się na naszych oczach. Mam na myśli karierę pana Krzysztofa. Szukałem później już formy, która dotrze zarówno do pokolenia, które powiedzmy wychowywało się z tą muzyką, jak i tego rzekomo niezainteresowanego muzyką pana Krzysztofa. Nie miałem jakichś większych problemów z wizualizowaniem tego, co się pojawiło w mojej głowie i skojarzenia były takie jednoznaczne właściwie. To, że projekt wygrał, świadczy o tym, że nie była to tylko jakaś moja projekcja i że udało się trafić w jakby w szerszy odbiór. Myślę, że to jest i będzie bardzo fajnie pokazywało, podkreślało to, że nasze miasto jest bardzo otwarte na różne stylistyki, jest bardzo kolorowe. Cały ten projekt polegał właśnie na tym, żeby zdążyć przed festiwalem. Znamy już datę festiwalu, wiemy, że to jest pierwszy weekend września i pan Bruno ma taki plan, żeby zdążyć, my też. I prawdopodobnie w sierpień to będzie ten miesiąc, kiedy ten mural będzie tutaj powstawał.